Cześć, z tej strony Ares. Witam was dziś. Dziś pojawiamy się Korbet, to zapraszam. Jest, już zapinam pasy. Masz pasy? Tak, mam. A, moim kierowcą jest tata, przywitaj się. Cześć wam, witam. Dobra. No. I możemy chyba jechać w drogę. Korbet. Na koniec wam pokażę odcinka, jak ona wygląda. Później. Więc jedziemy. Okej. Więc nie mówcie, że banan. Wcale nie. I jedziemy. Więc to co, myślę, że możemy zaraz wyciągnąć trochę, nie? Tak. No. Ale jakby jadę na normalną drogę. Tak, no jak na normalną drogę, bo to jest trochę nierówno. Jest wir i proszę nie mówcie banan, bo ja to tylko robię, żeby zaprezentować auto. Po prostu zobaczyć. No to wszystko gratulujcie ekstra kierowcy mają w montażu. Dobra. Więc widzimy się na równi. Elo. Tutaj jeszcze mogę pokazać, takie falbany ma trochę. Trochę je widać, takie falbany ma. Ale to na koniec podkażę je. Zrobiłem taki mały unboxing. To jest unboxing Korwety. Dobra. Więc myślę, że zaraz chyba dojedziemy na równi, więc ja już nie przedłużam. Widzimy się na równi. Dobra, więc gotowy? Jedziemy. Gotowy. What the f... ale jedziemy! Dobra, ludzie. No ładnie. Wow. Ja tam fanem motoryzacji za bardzo nie jestem, ale wow! Ale pasy trzeba mieć, nie? Trzeba. No bo się, kurde, ale w gniata, ci powiem, głowa w tył idzie, kurde. Pełnia. Ładnie. Dobra. To są dobre tereny do jazdy. Jazda gwiazda. Dobra. Jedziemy. Dobra. No nawet nieźle. Bardzo szybki z tego, nie? Co? Szybko wyciąga, nie? Wow. Bardzo szybko wyciąga. To jest plus tego auta. Przyspieszenie szybkie, no. Widzicie, moi kochani? Jak to szybko wyciąga. O mój Boże. Doriano tutaj jest. Tutaj Doriano z ośrodek jego był. No, ale to grubo. To grubo. Wow. Dobra, więc myślę, moi kochani, że mogę przejść już do zewnętrznego obejrzenia auta. Zapraszam. Cześć, te moje buty.